Dzień dobry kochani, witam się z wami w kolejnym vlogu. Jestem na klatce i trochę mi się echo, ale to dlatego, że właśnie wychodzę. Massimo czeka już na mnie na dole z naszymi gośćmi. Przyjechała do nas po raz kolejny rodzinka Elco, tym razem ktoś inny. I dzisiaj mamy zamiar spędzić z nimi praktycznie cały dzień. Dlatego też postanowiliśmy, że będziemy troszkę dla was dzisiaj nagrywać. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać jak najwięcej, ale mam też nadzieję, że spędzicie miło czas. Także zapraszam was do oglądania. I dojechaliśmy na miejsce. Jesteśmy teraz przed La Maison Gourmand. Idziemy na jakąś kawę i może jakieś ciasteczko. Zaraz zobaczymy, co tam dobrego mają. Czas zacząć dobrze dzień. Kochanie, co jemy dzisiaj? Nie wiem, dzień dobry. Same pyszności. Ja mam pannę gotę. Enzo, co zjadłeś? Cornetto? Ja, daj. Kafe? Max? Kafe e woda, tylko. No, tak. A sembra turiste? Okej, my już jesteśmy po kawie. Siedzimy sobie teraz na ogródku. Tutaj goście nasi robią zdjęcia i mamy chwilowy relaks. A później w planach, nie wiem, chyba pojedziemy na Stare Miasto, pokazać im, jak mniej więcej to wszystko wygląda. No i zabieramy was ze sobą. Ludzi a ludzi. Wiatr trochę wieje, ale powiem wam, że jest bardzo fajnie, przyjemnie. Więc zabieramy się teraz za, jak to się mówi, turystów. I będziemy tłumaczyć, co i jak. Pierwszy przystanek, idziemy na ryneczek. Co? Koniec naszego spacerku na dzisiaj? Nie, koniec. Buongiorno jeszcze raz muszę mówić, tak? Buongiorno. Teraz... Zobaczcie, tam z tyłu idą nasi goście, zakochani. Jest też Encucio. O! Idą wszyscy. Teraz... Idziemy teraz gdzie? Dall'altra parte di Stare Miasto. A, na krakowskie przedmieście kawałek, tak? Esatto, bravo. Może coś pomyślimy o jakimś obiadku, bo już jest gdzieś koło godziny pierwszej. A tak w ogóle to chciałam ci powiedzieć, że nasze koty jeszcze nie jadły. Trzeba ci do domu podjechać. Dobra, on może poczekać jeszcze godzinę. No tak, one na pewno będą mogły poczekać. Mała zmiana planów. Chłopaki teraz siedzą w Fortunie i grają, a my sobie tutaj na nich teraz czekamy. I za chwilę trzeba będzie jechać do domku nakarmić kotełki. Dobrze, że już jesteśmy chociaż po obiedzie. A ponieważ jesteśmy już w domu, to szybko wam coś pokażę, co dostaliśmy od gości. Taralli. Massimo, masz jednego tam? Poczekajcie, zaraz wam pokażę. Massimo sobie już wziął jednego, pokaż. Jak wyglądają. O, tarallucci. Napoletano. Taralli. Nieostrzy. A come sono buone? Kurczę, no, nie widać dobrze. O, jest, dobra. I tak one wyglądają. To są takie ciastka, które są słone i w środku mają migdały. Ale oprócz taralli dostaliśmy jeszcze prosto z lotniska sfogliatelle, czyli to już są na słodko ciastka z kremem. A tutaj mamy mozzarellę. Mozzarella di bufala, ale jeszcze nie otwieraną. Także na razie niech stoi. Może wieczorem otworzymy, to wam pokażę, jak wygląda. Zresztą ja już wam wiele razy pokazywałam, więc wy wiecie, o co chodzi. No i mamy wieczorek. Jesteśmy teraz w naszym autku i jedziemy na momencik do Lidla.
bo skończyła nam się woda i trzeba ją kupić, ale za chwilę spotkamy się z Enzo i z resztą ekipy. Ekipa, idziemy na centrum. Tak, pojedziemy do centrum, pojedziemy na Nowy Świat, a gdzieś na kolację zabierzemy naszych znajomych, naszą rodzinkę, no i może na jakiegoś drinka. Także idziemy teraz na szybciutko do Lidla i będziemy czekać na resztę. No i dojechaliśmy, jak zwykle pełno ludzi na Nowym Świecie, ale to już jest chyba ta godzina, kiedy wszyscy wychodzą. Także możecie zobaczyć, co się mniej więcej dzieje. Trochę wiaterek wieje, zrobiło się chłodniej, ale nam to nie przeszkadza. Idziemy w drogę. Amore, dove vai? Fa freddo. Dove mi porti? A Nowy Świat, vicino a Palazzo del Presidente. A co robisz za cameraman dzisiaj? Tak. Tutaj idziemy. Dobra, idziemy. A to jest to, co Massimo chciał wam pokazać. Arancini. Massimo. Jesz. Dobre. Frittatina i arancini. Frittatina i arancini. Gorące. Przyszła pizza. Buon appetito. Mangiate, mangiate. I przyszedł mój tatar. Wszyscy jedzą pizzę. A ja mam takie pyszności. No i jesteśmy już w domku. Trochę przemarzliśmy. Ale wracając z Mąka i Woda, poszliśmy jeszcze na spacer, co? Tak? Zimno było. Trochę zimno. O, gol del Napoli! Kto strzelił? Milik. Milik! No bo przecież musieliśmy wrócić na końcówkę meczu. Napoli gra z kim? Z Bolonią? Napoli Bolonią, wiem. No i właśnie, gol strzelił nasz Milik. I kochani, tym akcentem żegnamy się z wami. Mam nadzieję, że spędziliście miło dzisiaj z nami dzień. My spędziliśmy go bardzo, bardzo miło. I czas najwyższy iść do łóżka. Także żegnamy się, buziaki, do zobaczenia. Pa!